Zajęło mi to zaledwie 28 lat mojego życia, by dojść do wniosku, że powinienem przestać w coś wierzyć. Myślę o niewierze w rzeczy, które stały się dla mnie, powiem, jak w to, w co wierzę. Poprzez to, że słyszałem to wielokrotnie, że patrzyłem i uświadamiałem sobie, że tak rzeczy pewnie się mają i tak powinny być. Powiem, a powinienem przestać wierzyć w to, że ludzie nie potrzebują Chrystusa. Powiem, gdyby tak było, to ani ja, ani ty pewnie nie bylibyśmy tutaj na tym miejscu, a oprócz mnie i oprócz ciebie w tym mieście jest jakieś 130 tysięcy innych ludzi, którzy wierzą, że tak samo potrzebują Pana Jezusa Chrystusa jak my. Drugie kłamstwo, o którym myślę, że powinienem przestać wierzyć, że żyjemy w tak złych, w tak trudnych czasach, tak pełnych nienawiści, tak pełnych zła, tak pełnych tych wszystkich wydarzeń, które napływają przez media do nas, że to nie jest dobry czas do tego, żeby budować Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Że gdzie jak gdzie, ale tutaj, w tym miejscu, w tym czasie, w takich okolicznościach jest to praktycznie rzecz niemożliwa. Albo czy możliwe jest, żeby ten zły świat mógł się zmienić? I z pewnością trudno jest wyobrazić sobie, że cały w jednej chwili może się zmienić, ale z drugiej strony myślę, że jest coś możliwego i do tego za chwileczkę dojdziemy. Pan Jezus pewnego dnia zabrał swoich uczniów na wycieczkę do miejsca, które było kurortem wypoczynkowym w tamtym czasie i jest nawet do dnia dzisiejszego. Było to miejsce, gdzie było więcej zieleni, było więcej cienia, było więcej wilgoci, więcej chłodu niż może w jakimkolwiek innym miejscu. Może dlatego, że z góry spływały świeże potoki takiej zimnej wody i one w okolicach przynosiły niezwykłe ożywienie. Powiem, były to okolice miasta, które było bardzo pogańskie. Powiem, Herod Wielki dostał je od cesarza Augusta, a później przekazał Herodowi Filipowi, a ten nazwał to miasto podwójnym imieniem. Nazwał imieniem Cezara i nazwał imieniem swoim i dlatego nazwa się wzięła Cezarea Filipowa. Powiem, gdyby ktoś z was był w tym miejscu, to wiedziałby, o czym mówię. Gdy się tam człowiek znajdzie po spiekocie całego dnia albo gdy jest w innych miejscach, gdzie powiem praży jak na patelni, to miejsce rzeczywiście jest niezwykłe. I oto Pan Jezus prowadzi tam swoich uczniów, abyśmy później mogli przeczytać to, o co ich pyta i to, do czego też oni tam dochodzą. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i w wierszu 13 i w dalszych wierszach takie słowa. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni zaś rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Pewnie wierzę tak, jak większość z was wierzy, że słowa, które czytamy w Ewangeliach, w całej Biblii, to są słowa, które nieprzypadkowo tam się znalazły i każdy z nich ma dla nas znaczenie. A więc również i czas, i miejsce, i osoby, do których mówi Jezus, i okoliczności, w których przemawia, nie są przypadkowe. I tak samo wierzę, że i to miejsce, które wybrał Jezus, tam gdzie zaprowadził swoich uczniów w okolice tego miasta Cezarei Filipowej, które było uważane za niezwykle pogańskie miasto. Powiem, w tym mieście odbywało się tak wiele kultu, że trudno to sobie wyobrazić. Gdybyście zobaczyli tam skałę, w której były wykute świątynki, to zawsze znalazła się jakaś świątynia dla jakiegoś boga, któremu ludzie przychodzili składać tam ofiary.
A chyba najgorszy z nich, najbardziej okrutny, powiem, na imię miał Pan. Mówi się, że to Bóg przyrody, Bóg żywiołów. Ludzie strasznie się go bali i składali mu ofiary. Jakby w panteonie tych bóstw, w ich cieniu, Pan Jezus tam zaprowadza swoich uczniów, aby zadać im proste pytanie. No dobrze, a za kogo ludzie mnie uważają? I myślę, że to pytanie nie jest przypadkowe ani miejsce. I oczywiście trudno nam się przenieść w tamten czas i w to miejsce, ale gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na okoliczności, w których my żyjemy, dzisiaj my Polacy, ja i ty, w miejscu, w którym postawił nas Bóg, tam gdzie mamy nasze domy, tam gdzie wychowujemy nasze dzieci. I gdybyśmy zadali sobie pytanie w kontekście, nie wiem, miasta, narodu albo jeszcze większego może jakiegoś miejsca Europy, to za kogo ludzie dzisiaj uważają Pana Jezusa Chrystusa? Powiem, może nie ma takich wyrytych w skałach świątynek na każdym miejscu, ale myślę, że rzeczy nie bardzo się zmieniły albo niedaleko odeszły od tego, z czym Jezus zetknął się, z czym świat stykał się w tamtym czasie. I zadaję to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? I Piotr wyrywa się, jak to w zwyczaju jest Piotra, z tą wiadomością, która myślę jest prawdziwa, ważna dla nas. I mówią, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus odpowiedzi na te słowa, mówi coś, co chciałbym usłyszeć osobiście dzisiaj i coś, co chciałbym, żebyś Ty również osobiście dzisiaj usłyszał. I Pan Jezus mówi do Niego, błogosławiony jesteś. W tych słowach kryje się to wszystko, czego my ludzie bardziej pragniemy niż myślimy, że pragniemy. Bardziej potrzebujemy niż zdajemy sobie z tego sprawę, że potrzebujemy być pobłogosławieni przez naszego Boga. A Bóg mówi, błogosławieni jesteście. Błogosławiony jesteś mój synu, moja córko. Myślę, że błogosławiony jest każdy, kto dojdzie do tego prostego przekonania, że Jezus Chrystus w panteonie wszystkich bóstw tego świata jest prawdziwym, żywym, świętym Bogiem. Powiem jedynym i nie ma oprócz Niego innego Boga. I Pan Jezus chce, abyśmy właśnie na tym fundamencie wyznania wiary, które jest w naszym sercu, budowali nasze życie, budowali wspólnotę kościelną, budowali to, do czego jesteśmy powołani. Tak naprawdę Pan Jezus nazywa to takim elementarnym fundamentem, bo jak apostoł Paweł mówi, nie ma żadnego innego imienia, powiem, przez które moglibyśmy być zbawieni, albo nie ma innego fundamentu, na którym moglibyśmy budować nasze życie, jak tylko fundament Jezusa Chrystusa. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest takie proste i łatwe w każdym miejscu i w każdym czasie wyznawać Jezusa. Powiem, były czasy, gdzie wyznanie Jezusa kończyło się śmiercią. Powiem, wyznałeś od razu stos, albo utopili cię, albo też prześladowali i na śmierć potrafili cię zniszczyć, powiem, poprzez tortury. Przychodzi czas, kiedy wydaje się, sytuacja się zmieniła. Powiem, życie inaczej biegnie, nie ma takich restrykcji, powiem, cielesnych w stosunku do nas za wyznanie naszej wiary. Ale wciąż stajemy w bardzo podobnym momencie. Presja jest zupełnie inna. Ale myślę, że wyznanie i potrzeba wyznania jest dokładnie ta sama, aby gdziekolwiek jesteśmy, tam gdzie będziesz, tam gdzie Bóg postawi cię dzisiaj i podczas tych wakacji, abyś był żywym dowodem i świadectwem tego, że Jezus Chrystus jest Panem twojego życia. I myślę, że Bóg nie bez przyczyny postawił nas również tutaj jako Kościół, jako wspólnotę. I aby wyznanie nasze, które tutaj składamy, każdego dnia, gdy się spotykamy, każdej niedzieli, aby brzmiało niezmiennie takie samo, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. Że Jezus Chrystus jest Panem tej wspólnoty, jest Panem naszych domów, jest Panem całych nas. Powiem, nie inni bogowie. Wiecie, i to jest dziwne, że w tym świecie ludzie potrafią iść za innymi bogami. W świecie humanizmu, w świecie poznania, w świecie wiedzy, gdzie ludzie dużo czytają i mogą nawet porównywać. I aż wydaje się niewyobrażalne, że po przeczytaniu Słowa Bożego, Ewangelii, ludzie tak łatwo i tak beztrosko mogą odrzucić i złożyć jakiekolwiek inne wyznanie. Jeden z wykładowców opowiadał nam
jak w Nowym Jorku, tuż po tragedii, która tam się wydarzyła w 2001 roku, był wielki wiec, taki religijny wiec, na który zaproszono wielu różnych przedstawicieli wszelakich wyznań, powiem religijnych, jakie tylko przyszły im do głowy, i mer tego miasta nazwał ten wiec, czy to wydarzenie, śmiercią Ameryki. Znaleźli się tam wyznawcy naprawdę najdziwniejszych nurtów, powiem nawet śmiesznych może dla nas, wszelkich denominacji, ale wyobraźcie sobie, że nikt nie znalazł się w kręgu ludzi ewangelicznie wierzących. Nikt nie został zaproszony, żaden pastor, powiem żaden przywódca taki, który mógłby złożyć jedno wyznanie, że Jezus Chrystus jest Panem. Nikt. Powiem, ludzie wyznawali pewne poglądy, mówili o miłości, o braterstwie, mówili o potrzebie, nie wiem, pojednania się ponad podziałami, mówili jak to te ofiary, które tam oto zostały zabite podczas tego ataku, że są teraz wszyscy aniołkami i wszelkiego różnego rodzaju rzeczy tam padały. Ale nikt nie stanął w tym ogromnym mieście, na tym ogromnym stadionie i nikt nie wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. I wiecie, i wciąż to nie jest takie łatwe. Wciąż nie jest łatwe dojść do tego prostego wyznania, kim On tak naprawdę jest dla mnie. Być może stajemy przed jakimiś presjami, okolicznościami, które są wręcz niesprzyjające, aby takie wyznanie złożyć. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale i w 22 wierszu czytamy pewną historię, która przydarzyła się człowiekowi ślepemu, a później, gdy dotarli do jego rodziców, to oni powiedzieli w ten sposób. Tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. I o nikim innym mowa, jak tylko o Jezusie, który jest Mesjaszem, który jest Panem i Zbawicielem. A my również wiemy, że On jest Bogiem. I pod presją tego, że zostaną wykluczeni ze społeczności, do której należeli, i pewnie idące za tym konsekwencje, powiem, których się obawiali, spowodowały, że nie chcieli udzielić odpowiedzi. Powiem, nie zrozumieli, że ten Jezus uzdrowił ich syna, albo rozumieli to, a mimo wszystko nie byli gotowi złożyć takie wyznanie. A więc jestem przekonany, że tam, gdzie jesteś w pracy, w szkole, tam, gdzie ja żyję z moimi sąsiadami, wcale nie jest tak prosto złożyć wyznanie, kim dla mnie dzisiaj, w tych czasach i w tej chwili jest Jezus Chrystus. Wiecie, może przyjść czas, kiedy nawet nam jako Kościołowi wcale nie będzie łatwo wyznać, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Że możemy robić tak wiele dobrych i wspaniałych rzeczy, ale zapomnimy w tym wszystkim tego najważniejszego przesłania, tego fundamentu naszej wiary, kim On naprawdę jest. I możemy Go uważać za dobrego, wspaniałego nauczyciela, za głębokiego filozofa, za dobrego człowieka, za cudotwórcę, ale to wszystko nie ma znaczenia, jeżeli człowiek nie wyzna, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I w zasadzie nie ma znaczenia również dla mnie i dla Ciebie, jak długo moglibyśmy być tutaj, w tym miejscu, powiem, spotykać się i śpiewać pieśni o Nim, jeżeli nie wiemy, kim On jest dla nas, kim On jest dla mnie. W tym zeświadczonym świecie, powiem, w tym religijnym świecie, powiem, w tym świecie, który wszystko zrobi, żeby odwieść człowieka od Chrystusa, to wyznanie wiary, moje siostry i moi bracia, moi przyjaciele, powinno być niezmienne. Powiem, możemy zmienić kształt kaplicy, możemy zmienić styl pieśni, możemy wiele rzeczy pozmieniać, ale tego wyznania nie wolno nam zmienić, że Jezus Chrystus jest Panem. I myślę, że również nie możesz tego Ty zrobić w swoim osobistym życiu. Nie możesz tego zamienić na nic innego. List do Rzymian mówi tak, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie
zawstydzony. Każdy. Oznacza to, że nie tylko część, nie tylko jeden w imieniu wszystkich, ale każdy z nas, zgodnie z tym, co ma w sercu, powinien wyznać to swoimi ustami, również tak, jak i zrobił to Piotr. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Jak wielkie ma znaczenie? Wiecie, bo to oznacza, że kiedy my wypowiadamy te słowa, kiedy werbalizujemy je, kiedy słyszy je cały ten duchowy świat, to oznacza jedno. Jeżeli Jezus staje się moim Panem, to znaczy, że w tym momencie zostawiam wszystko inne. Ono już nie ma pierwszego znaczenia dla mnie, ale On jest. Wiecie, kiedy robiłem to osobiście i każdy z was, ja może nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak potężny, jak wielki jest Bóg. Nie miałem tej wiedzy o Nim, którą mam teraz, ale miałem pragnienie, które wierzę wynikało gdzieś z inspiracji Ducha Świętego, który dotykał mnie i zachęcał, albo nawet przynaglał, abym tam wyznał, że On jest Panem mojego życia. I zrobiłem to w jednym prostym zdaniu. I chcę wam powiedzieć, nie zmienię go. I chciałbym mieć tyle siły i odwagi, by wszędzie móc zaświadczyć. I chciałbym, żebyśmy i my mieli tyle siły i mocy, aby wszędzie składać świadectwo, kim dla nas, kim dla tego Kościoła, kim dla każdego członka tego zboru, każdej osoby, która tutaj przychodzi, jest Jezus Chrystus. I nie ma ważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić. Pan Jezus mówi, wtedy jesteśmy błogosławieni. Mówi, że nie ciało i krew nam to objawia, że nie dochodzimy do tego poprzez to, gdzie urodziliśmy się. Powiem, byłem na wykładach w tym tygodniu w zakościelu i słyszałem świadectwa ludzi, którzy wychodzili i opowiadali. Wiecie, niektórzy z nich mieli przywilej urodzenia się w rodzinach chrześcijańskich. Nawet śmiali się, że Ewangelię z mlekiem matki wysysali, że mieli wspaniałe warunki do tego, żeby się wychowywać w swojej takiej chrześcijańskiej wierze. Ale był moment, kiedy każdy z nich, powiem, poprzez też walkę, którą stoczył w sobie, musiał stanąć i wyznać, że Jezus Chrystus od tego dnia, od tej chwili jest Jego osobistym Zbawicielem. Że On nie jest wnukiem w wierze, ale jest dzieckiem Bożym w wierze. A też byli ludzie, którzy mieli bardzo trudne przeżycia. Niektórzy z nich opowiadali o tym ze łzami i nie mam prawa, żeby przytaczać nawet tych głębokich relacji, bo wierzę, że składali je w zaufaniu. Przeszli przez naprawdę tak dramatyczne okoliczności, które jakby wydzierały też łzy z oczu innych poprzez współczucie, ale również i poprzez te doświadczenia, gdy przechodzili i dochodzili do momentu, aby wyznać, kim dla nich jest Jezus Chrystus. To był moment zwrotny, kiedy coś innego zaczęło się dziać. I oczywiście proces czasami był długi i powiem niełatwy, ale jednak on rozpoczynał się w tym momencie, kiedy oni składali te proste wyznanie. I moja siostro, mój bracie, tak długo idziemy za Panem, ale nie powinniśmy każdego dnia zapominać, jakie jest wyznanie naszej wiary. Kim dla Ciebie jest? Kim dla mnie jest? Kim dla tego zboru jest Jezus Chrystus? I o tym mają świadczyć nasze pieśni, o tym mamy słyszeć w kazaniach, o tym mamy czytać w literaturze, którą kupujemy, kim On jest. I nie do nikogo innego w zasadzie się porównywać, ale do Niego. I Pan Jezus mówi tutaj słowa, mówi i zbuduje mój Kościół. Jakby to wyznanie tej wiary spowodowało, że Pan Jezus mógł dopiero powiedzieć te słowa, że mówi i zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I chcę wam powiedzieć, i ja w to wierzę. Wierzę to, że Jezus Chrystus ma moc budować swój Kościół w każdej szerokości geograficznej, gdziekolwiek zechce. Może to być w Afryce, może to być na Antarktydzie, gdzieś w jakiejś wiosce tam, gdzie Eskimosi się zbierają. Może to być w dużym mieście i w małej wiosce. Ostatnio spotkałem takiego brata, który służy w małej wiosce, naprawdę gdzieś na Kresach Wschodnich.
I kiedy rozmawialiśmy, on mówi, że no, nam przychodzi jakieś 60 osób na tą społeczność, a w wiosce, w którym jest ten zbór, jest 10 domów. Ja mówię, to wy macie więcej w zborze niż w wiosce. A on mówi, tak, bo z wszystkich wiosek wokoło ludzie się zjeżdżają. I ktoś by powiedział, strategia jest taka, żeby nie budować w takich miejscach, bo to jest nieopłacalne. Ale kochani, tam ludzie Jezusa Chrystusa potrzebują. Jeżeli Bóg tam chce budować w takiej zabitej dechami wiosce, to chwała Mu za to. Jeżeli Bóg chce budować w slumsach, to chwała Mu za to. Jeżeli chce, żeby ludzie spotykali się na najwyższym piętrze najwyższego wieżowca, to chwała Mu za to. Bo Pan Jezus powiedział, że zbuduje mój Kościół. I On nie określił, no wiecie, będą wyjątki, że tu albo tam nie zbuduje. Ale ja wierzę, że nie ma takiego terenu, żeby te ziarna, które wpadną na dobrą glebę serc ludzi, nie przyjęły się. Mogą nie mieć budynku, mogą mieć trudności. Kiedyś brat Kaziu Barczuk opowiadał, jak spotkał się z tym bratem z Chin, który napisał tą książkę Człowiek z nieba. Czytaliście ją, wielu z was czytało i pewnie zostaliście pobłogosławieni. I tak rozmawiając, pomodlili się o siebie nawzajem, jak to Kaziu pewnie 5 razy się rozpłakał w tej rozmowie. I mówi, bracie, a jak się przygotowywałeś do kazań? A on mówi, jakich kazań? Mówi, nie było czasu na kazanie, ja tylko im Słowo Boże czytałem. Mówi, ponieważ ci ludzie nie mieli egzemplarzy w Biblii i trzeba było im tylko Ewangelię czytać. Wiecie, w tym komunistycznym kraju, gdzie Boże Słowo było zabronione, powiem niszczone, powiem ludzie uczyli się go na pamięć, a kiedy stawali, nie mówili swoich wyobrażeń na temat Słowa, ale mówili Słowo, tylko Słowo Boże i tysiące się nawracało. Ponieważ jeżeli Pan Jezus chce, to czy w więzieniu, czy w komunistycznym kraju, gdziekolwiek, będzie budował swój Kościół. Wierzę, że na Kubie buduje i w tej Korei złej buduje, tej drugiej, chociaż obydwie pewnie są nie za dobre. Gdziekolwiek zechce. Jeżeli Bóg chce, będzie budował swój Kościół w Dąbrowie Górniczej. Amen. I wiecie, co pomyślałem sobie? Co my najlepszego możemy zrobić z tym? Oczywiście mamy wyznanie, mamy fundament. I kiedy patrzę na życie, kiedy patrzę na jego realia, kiedy patrzę na jego jakby znikającą wartość, dewaluującą się, powiem, z roku na rok, wiecie, chyba nie ma lepszej rzeczy niż to, że ja i ty możemy być zaangażowani w budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Pomyśl, jeżeli kochasz swoje dziecko, które dzisiaj jest obok ciebie, powiem, albo masz je w swoim sercu, a gdzieś może jest daleko. Jeżeli miałbyś sobie wymarzyć dla niego jakieś życie, które będzie też spełnionym, szczęśliwym, miejsce, gdzie będzie mógł usłyszeć prawdę, miejsce, gdzie usłyszy o miłości nieobłudnej, niesfałszowanej, o absolutnej miłości, którą Bóg ma dla każdego człowieka, to nie ma innego miejsca, jak tylko Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ma. Nie ma miejsca, gdzie nauczymy ludzi żyć tak, jak powinni żyć, bez względu na to, jakie normy zaczną obowiązywać nam na zewnątrz, jak tylko Kościół Jezusa Chrystusa. Kochani, ja kocham wszelkie organizacje parakościelne, wszelkie stowarzyszenia i fundacje. Powiem, szanuję ich za to, co robią, ale wciąż uważam, może to jest jakieś ograniczenie moje, ale ja wciąż uważam, że Bóg chce działać poprzez lokalne wspólnoty kościelne, takie jak nasza i setki tysięcy na obliczu ziemi podobnych do nich. Wierzę, że Bóg chce używać. Jeżeli mamy marzenia i mamy pragnienia i mamy oczekiwania, to złóż takie wyznanie i zaangażuj się całym sercem, aby to dzieło dla Pana Jezusa mogło być budowane. Dzieło pokoleniowe, dzieło, które nie znika, dzieło, które będzie trwać. Wiecie, ja wierzę, że nic innego nie mówię. I gdybyśmy cofnęli się lata wstecz, powiem, gdy ten zbór powstawał, gdy była mała grupa domowa, gdy brat Konstanty Sacewicz stanął przed tą grupką, ja wierzę, że podobne słowa mówił. Może używał innych ilustracji, może miał inny akcent, może inne fragmenty wybrał, ale tą samą prawdę głosił. Prawdę, która jest potrzebna do naszego życia, pobożności, ale przede wszystkim, abyśmy mieli żywot wieczny w Nim. I nie ma tak ważnego dzieła. Możesz mieć hobby, możesz mieć zamiłowania, możesz mieć różne pasje, ale nie ma nic tak ważnego, jak Kościół Jezusa Chrystusa dziś i teraz.
Wiecie, uświadamiam sobie też taką bolesną rzecz, że może się zdarzyć, tak może być, że ja zrezygnuję z tej budowy, że zajmę się czymkolwiek innym, że dzisiaj może stanę się taki, że przyjść i wyjść i jakby nie dołożyć do tego w ogóle swojego serca. I wyobrażam sobie też taką historię, która miała miejsce i była taka królowa, no piękna ona była ponoć, prześlicznej urody była to kobieta. I powiem, poślubiła pogańskiego króla, bo wierzę, że Bóg też akurat w tym momencie tak chciał, że się stało. Ale nie przypadkowo tak się stało, ponieważ Bóg poprzez tą piękną i taką naprawdę o cudownym charakterze kobietę chciał uchronić cały swój naród. I gdy przyszedł do niej jej stryj z taką wiadomością, żeby ona poszła do swojego męża króla i stawiła się przed nim za narodem, na który już zapadł wyrok, bo tam był taki zły człowiek, który nazywał się Haman, on uknął spisek, aby ten naród zniszczyć. No nic innego jak Holokaust planował, tylko wiele, wiele lat wcześniej. Powiem, to ona mówi, ty, ale to nie jest takie proste. Widzicie, panie, jaki macie teraz przywilej? Kiedy chcecie, o jakiej porze? A wtedy to wiązało się nawet ze śmiercią. I kiedy ona się wahała, to on powiedział jej tak, wiesz co, możesz tego nie zrobić, ale Bóg znajdzie sposób, aby to zrobić. Ale tak naprawdę, jeżeli parafrazuję te słowa, to biada tobie. Bo Bóg postawił cię tutaj po to, żebyś właśnie w tym czasie mogła to zrobić, aby uratować cały swój lud. I wiecie, myślę, kiedy mam takie wyzwanie też w moim życiu, kiedy mam świadomość to, do czego jestem powołany i to, że mogę to zaniedbać, to drżę przed słowami, że z tego powodu może być również i biada w moim życiu. Że mogę robić rzeczy, które okażą się tak mało ważne, że na końcu mojego życia będę absolutnie sfrustrowanym, nieszczęśliwym i pełnym gorzkości człowiekiem. Pełnej takiej goryczy w moim sercu. I wiecie, i tacy ludzie są w kościele od lat. Przychodzą, powiem, zajmują miejsca, rozsiewają swoją gorycz, powiem, na prawo i na lewo. I ja wierzę, że czegoś brakuje im. Brakuje im miłości, brakuje im pasji, brakuje im zrozumienia tego, czym prawdziwie jest Ewangelia, jak wspaniały może mieć wpływ na życie ludzi. Ale są też ludzie, którzy będą się cieszyć z każdego nowonarodzonego dziecka. Będą cieszyć się z postępów w jego wierze. Ja nawet sobie nie wyobrażałem. Wiecie, nie byłem tego świadom, kiedy ktoś powiedział mi, jakaś młoda osoba, która dochodzi do 20, że przez całe jej życie ja byłem pastorem. Myślę sobie, naprawdę? To ja już taki stary jestem? Mówię, ona już 20 lat, czy on 19. I mówię, odkąd pamiętamy, to ty jeszcze, wujku, do mnie, że ty byłeś pastorem. Mówię, Boże, co za odpowiedzialność, co za przywilej. I powiem, co za radość, gdy można widzieć tak wspaniałą, młodą i rozwijającą się trzeźwą i pobożną osobę. Ja myślę, że to jest największy skarb, jaki mogę zobaczyć, kiedy widzę takich ludzi, którzy wzrastają w Jezusie Chrystusie na tym prostym fundamencie wyznania naszej wiary Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Boga, jako Zbawiciela w panteonie wszelkich bóstw tego świata. Wszelkich pokus, które są, my wybieramy Jezusa Chrystusa. I w tym oto miejscu Pan Jezus mówi, zbuduję mój Kościół. Wiecie, jestem teraz zaangażowany też w pomaganie zborowi, który przychodzi przez duży kryzys w swoim życiu. Powiem, jest starszy od nas, dużo starszy. Powiem, w zasadzie stamtąd zaciągnęliśmy Ewangelię tutaj do Dąbrowy, czy ona przyszła, a teraz przychodzi. I są takie momenty, kiedy wątpię, kiedy nic mi się nie chce, kiedy ręce mi opadają. Aż pewnego dnia, pamiętam, przeczytałem te słowa i był jak ożywczy deszcz na moją wysuszoną glebę serca. Ale myślę sobie, Panie Boże, to jeszcze tak, ja przeczytałem, zasugerowałem się, aż w końcu ktoś przysłał mi SMS-a i tam wiadomość, albo wiadomość e-mail, nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu i tam pisało, tam było zacytowane słowo, zgadnijcie, które. Dokładnie ten sam wiersz. Pan Jezus powiedział, i zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Wiecie, to odnosi się również do mojego i do Twojego życia. Pan Jezus je buduje. I kiedy my idziemy razem z Nim, kiedy należymy do Jezusa,
to Pan Jezus mówi: diable, warać się od niego, warać się od mojego dziecka, bowiem nie masz prawa, ponieważ on należy do mnie, to jest moja córka, to jest mój syn, to jest mój Kościół. I chcę powiedzieć, że wara diabłu od naszego zboru, bowiem będzie próbował szarpać i niszczyć, ale ja wierzę, że on nie ma prawa do nas, bo my jesteśmy jego ludem. Amen. I jakże wspaniale jest, gdy wiemy, że nasze rodziny należą do niego, nasze domy, nasze dzieci, że nie budujemy na innym fundamencie dobrobytu, powiem, i innych rzeczy, ale na fundamencie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I cokolwiek stanie się z nami, a może się zdarzyć, że pewnego dnia wszystko zostanie zwalone, jak mówi list do Koryntian, przejdzie przez próbę ognia, wiatru czy deszczu, to wiecie, co będzie się wtedy liczyć? Czy pozostanie fundament? Czy on jest? Ludzie mogą przyjść i zabrać nam budynek, założyć kłódkę. Ludzie mogą próbować wyrwać nam Boże Słowo. Ale ja wierzę, że nawet gdyby tak było, oni nie mogą spowodować, że Kościół Jezusa Chrystusa w Dąbrowie przestanie istnieć. Wierzę, że pójdziemy do domów, będziemy spotykali się w podziemiu, gdziekolwiek prawdziwi wierzący, jego czciciele, jego dzieci przetrwają. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że w tym świecie będziemy mieli jeszcze możliwość dać świadectwo i ten Kościół będzie rósł. Jeszcze kilka lat temu, będąc w Sawanie, byliśmy pod wrażeniem, jak taki Kościół, który ja poznałem, gdy liczył 400 osób, miał 5000 osób. Choć nie chcę, żeby tutaj na liczbie się koncentrować. A później byliśmy tam 3 lata temu, a dzisiaj słyszę, że ten Kościół ma 8000 ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa, nie mogą się pomieścić. I w tym złym państwie, sekularyzowanym, zeświadczonym, jest zwiastowana Ewangelia i ludzie się nawracają. I byliśmy tam z żoną na środowym, tygodniowym nabożeństwie. I powiem wam, takiego zwiastowania też dawno nie słyszeliśmy z amerykańskich ust. Czyste, biblijne, chrystocentryczne, pełne oddania i poświęcenia. A powiem, a ludzie wstali na końcu, aby oddać chwałę Bogu oklaskami za to, co słyszeli o Nim. Nie człowiekowi nawet, który to mówił, ale o tym, jak wielkiego mają Boga. I to wspaniale widzieć, jak Pan Jezus dzisiaj buduje swój Kościół i wierzę, że będzie go budował. Wierzę, że ma jeszcze takie miejsca, gdzie go nie ma i zbuduje go. Ale ja i ty możemy mieć przywilej, aby przyłożyć rękę do tego dobrego dzieła. Abyśmy budowali tam, gdzie jesteśmy. Powiem, w kręgu naszego oddziaływania. Tam, gdzie sięgają nasze słowa, tam, gdzie sięga nasz wzrok, tam, gdzie sięgają nasze ręce. Aby to dzieło mogło być zbudowane. I wiecie, być może to jest jedna z trudnych rzeczy też, mówienie o pieniądzach, ale ja wierzę, że jeżeli cokolwiek jest godne, żeby inwestować, to właśnie Kościół Pana Jezusa Chrystusa, bo te środki mogą spowodować i powodują, że Ewangelia jest zwiastowana, ludzie ją słyszą i są zbawiani. I chcę wam powiedzieć, ze względu na pewne trudności, które mamy czasami w tym względzie, tak wielu rzeczy nie robimy. I czasami martwię się o to, jak będzie wyglądał nie tylko kolejny miesiąc, ale kolejny tydzień, gdy nie mamy pieniędzy na to, gdy nie mamy wypłat i gdy nie mamy pieniędzy na rachunki, które możemy opłacić. Czasami się martwię, ale wciąż wierzę, że Pan Jezus będzie budował swój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Wierzycie w to? A więc nie wierzcie w kłamstwa, wierzcie w prawdę, wierzcie w to, co mówi Pan Jezus. I Pan Jezus daje nam na to dowód. Jego dowodem jest 2000 lat historii. Historii, która może była też trudna, ale historia, która daje jedno świadectwo, że Jezus Chrystus wciąż buduje tego Kościół, ponieważ ja i ty dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i chwała Mu za to. Pochylmy nasze głowy, pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj stanąć na tym miejscu, aby złożyć to proste wyznanie. Panie, może w tym nie ma takiej jakiejś myśli, głębi teologicznej, ale jest prawda, żywa i święta i chyba najważniejsza teologia, jaka może być, Panie, w moim sercu dzisiaj. A ta teologia brzmi, że Ty, Jezu Chryste, jesteś moim Panem i Bogiem. I wobec tego świata, Panie, przed moimi siostrami i braćmi,
a także przed Twoim obliczem, Panie, nie wstydzę się to wyznać. I Boże, daj mi odwagę, abym w każdym miejscu i w każdym czasie i przed jakimkolwiek bóstwem, Panie, tego świata mógłbym stanąć, aby nie zmienić tego zdania, kim Ty prawdziwie jesteś dla mnie. Panie, gdy przyjdą próby i presje i doświadczenia, Panie, gdy będę stawał na tym miejscu, albo gdy będę stawał z moimi siostrami, aby słuchać Twojego słowa, Panie, ja wciąż chcę słyszeć to wyznanie, kim Ty prawdziwie jesteś. I chcę powiedzieć, jesteś godzien wszelkiej chwały, Panie Jezu. Nikomu innemu nie należy się cześć i uwielbienie, jak jedynemu prawdziwemu Bogu. Panie, przed nikim innym nie zegnę swoich kolan, ale przed Tobą uczynię to z radością dla chwały Twojej. Panie, jakże dziękuję Ci za to, że w tym jest tak wielkie błogosławieństwo. Panie, że nie doszedłem do tego poprzez moje zmysły, poprzez wychowanie, poprzez religię, w której się wychowywałem, ale poprzez Twoje objawienie, które mi dałeś. Panie, Ty wybrałeś mnie, Ty pozwoliłeś, abym to zrozumiał, abym to przyjął, abym mógł to wyznać. Boże, jakże wielki przywilej. Panie, proszę Cię, spraw tak, abyśmy my jako Kościół, Panie, każdy z nas, każdy osobiście, Panie, miał taką okazję w tym tygodniu, aby zrobić to wobec tego świata, aby zaświadczyć, kim Ty jesteś. A też, Panie, dziękuję Tobie za Twój Kościół. Panie, dziękuję Tobie za Kościół na obliczu ziemi. Panie, gdziekolwiek Twój lud dzisiaj się zgromadza, chwała Tobie, Panie, za to. Dziękuję Ci, że teraz rozbrzmiewają pieśni chwały dla Ciebie w różnych językach, w różnych narodach. Panie, ludzie, którzy byli kiedyś dalece, nawet wrodzy wobec Ciebie. Panie, dzisiaj są Twoimi dziećmi. Panie, dzisiaj są moimi siostrami i braćmi w Tobie. Boże, dziękuję Ci za małe wspólnoty, które przeżywają być może kryzys. Dziękuję Ci za duże zbory, Boże, które rozwijają się pięknie dla Ciebie. Panie, ale to jest niezmienne, że Ty budujesz. I Panie, wierzę, że również będziesz budował Twój Kościół tutaj, w Dąbrowie Górniczej. Panie, będziesz nas budował, będziesz nas umacniał i będziesz nas prowadził w łasce i w mocy swojej. I chwała Ci za to. Boże, i pozwól, aby moje serce jeszcze bardziej było rozpalone i gorące i chętne do tego, aby Tobie służyć. Panie, wiem, że wiele problemów w moim życiu wynika z tego, że zaniedbuję, Panie, to, co najważniejsze. Panie, że zajmuję się rzeczami, które nie mają tak istotnego znaczenia, jak to, aby głosić Twoje Słowo i żyć Twoim Słowem, Jego realnością każdego dnia. Chwała Tobie, cześć, uwielbienie, Panie, niech będzie na wieki wieków. Amen. Amen.